Siemano, świeżutko po przejściu misji, nie jest po sekundy. Destroyed our culture, our economies, our honor. Our blood has been spilled on our soil. My blood on their hands. They are the invaders. All US and British forces will leave Russia immediately or suffer the consequences. It's quite simple. Either we retake the launch facility or we won't recognize the world tomorrow. Green light to Halo. Charlie team go. Second drop approaching. Bravo team stay tight. Go! Greeks. Okay. Bravo 6, Griggs just activated his emergency transponder. He's half a click to your southwest. Over. We're on our way. Bravo 6 out. Let's go. Ja to tu nikt nie masz. Nie masz tu. Fajnie. Kurde, no szkoda, że nie chcą zajść tego kontynuacji. Wiem, że oni robią kontynuację, w sensie mogą otworzyć, lalalala. To, że mi chodzi o bardziej kontynuację jak Modern Warfare jedynki niż innej Modern Warfare 2. Ponieważ nawet i grafika powinna być wszystko to samo. Tylko, że ktoś powinien siedzieć w nowym właśnie otoczeniu, nie wiem, Polska. Ewentualnie. No te Pakistany, nie? Czy inne takie stany. Ale naprawdę, bo to jest wam najfajniejsza część koda. Kiedy po prostu jak myślę obojętnie, to nie. Jaka jest twoja ulubiona gra? Ostro. Dobra, oddajmy, że powiesz moje imię. Może było kiedyś już wcześniej. No to myślę, może inne części koda. Ale w tym momencie, jak zaczynamy grać znowu w Call of Duty 4, mam single. Myślę, nie, tyle kokon to 4. Nice. Room clear. This floor is clear. Move up to the Griggs isn't here. Roger that. Regroup on me downstairs. Copy that. Zabierzcie psy, ale... Mają kolegi najlepszą częścią z Call of Duty 1. No tych nowych, tych starych Call of Duty, część drugiej wersji, mamy to dwójka tam jest. Chociaż jedynka też. Nie, jedynka. Dwójka tam się przypominają te misje z Prince'em, tyle. No to tak dobrze. So, cut Griggs loose, move. Myślę, woli on ci magazynę chcieć. That was my first thought, but your ass had all the C4. Ty ty miałeś cały czas 4. Okay, team 1. We got Griggs and we're coming out of building 2. Wkurzają mnie gry i ludzie, którzy na siłę próbują robić coś śmiesznego z kogoś, który nie jest śmieszny, bo czego, który jest nieźmieszny. Ten Prince, dobra. Ten tekst nawet był zabawny, na początku po prostu śmiałem się.
Ale potem... No tak jak każdy kawałek, który był drugi raz się już miał śmiejesz, tak. Więc... No właśnie, pamiętam chyba, że zwykły zysztyle też, rzucając w niego można to rozmawiać. Nie pamiętam. Bravo 6 will wait for you at the rally point. Out. Roger, team 2. We're on our way. Out. Get that fence up. Okay. I'm just playing for now. Gas. Ciekawe, co sprawia. Wiem, że nic ciekawego, nie śmiesznego i chłopo mnie pewnie słychać, no ale trudno. Mówię mu te cztery dychy nie na mieście, nie? No właśnie, taka ciekawostka. Jeden strzał z granatnika i możemy rozmawiać całą załogę. Już chyba pokazywałem w ten sposób. Albo i nie. Nie wiem, pokazywać czy nie. Trzeba tylko odpowiednio podejść do śmigłowca od tyłu. Lol, czy leciał on? Ej, rzucił piechotę już. Jak pierdziel. No i... No to z... No to tak chodzi. Wszyscy. To mogę śmigłowce, co unieszkodliwie. Może też dlatego, że Call of Duty to była moja pierwsza kupiona w ogóle, jak serio Call of Duty. Kurde, kurde, kurde. Dobra, nie wiem kto, ale mam nadzieję, że to jest. Będzie najpierw dać w ten sposób. I tak już trzech spadło. No już nie zawsze w ten sposób działam. Clear. Heads up! Watch those RPGs on the rooftops! Lepiej brzmi się chyba tak z Call of Duty 4. Bravo 5, Bravo 6 contact. Shooters are headed your way.
droga. Nie zdążyło mi się. Ach, dobra, panowie, próbę zrobić się igratikiem. I te teksty pomiędzy po prostu... Sławne teksty pomiędzy śmiercią. To po prostu są najfajniejsze. Co do właśnie wszystkich serii Call of Duty. Chyba w dwójce też były. Ale już nie są wiem. Ale Modern Warfare 3, 4... Modern Warfare 3. Modern Warfare 2, 3 i Black Ops tak nie ma. O, to będzie można fajną taką rzecz wykonać, śmieszną. Mogę to wykonywać zawsze. Czuję się jakbym był tym snajperem. Bravo 6, Sniper Team 2, coming out of the tree line to the south. Check on us one. We'll give you sniper cover once you're inside the perimeter. What the problem here? No Talon X-ray. We have a missile. I repeat, we have a missile. There's another one. No Talon X-ray. We have two missiles. Roger, Bravo 6. Our satellites are tracking them now. Get your team inside the facility and retake the launch control center. We're working on getting the abort codes for the Russians at this time. Out. A wy już tu? Dlaczego wy już tu? Co się nie... No nie do końca.